Na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego, Armii Krajowej i Pileckiego jeszcze nie ukończona robót, ale od soboty ruch odbywa się tam na nowych zasadach. Rankiem 12 września w tym newralgicznym miejscu kierowców wspierała policja. Mundurowi pojawili się tu także w poniedziałkowy poranek. W internecie aż gotuje się od komentarzy. Jedni zastanawiają się dlaczego zepsu to tak proste skrzyżowanie, inni stoją na stanowisku, że nowe rozwiązanie jest bardzo dobre. O tym, kto ma rację, dowiemy się w najbliższych tygodniach, uważnie obserwując ilość kolizji na skrzyżowaniu, póki co na jezdniach wciąż trwają jeszcze roboty. Ich koniec, zarząd druki Zieleni, zapowiedział na 17 września. Nowe rozwiązanie będzie również tematem wtorkowego wydania naszego magazynu z zakółka.